Na początku chciałem przedstawić parę słów o układowych zapęknięciach, co to za choroby i mniej więcej jakie jednostki chorobowe tu możemy wyróżnić. I nomenklatura zapęknięć obecnie obowiązująca została ogłoszona w 2012 roku. I tu podzielono te grupy chorób z uwagi na zapalenie, na kaliber zajętych naczyń. I jeżeli chodzi o duże naczynia, to są jednostki chorobowe takie jak choroba Takayasu albo olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, które zresztą jest najczęstszym zapaleniem układowym naczyń, jeżeli tak można przyjąć, z tym, że ono najczęściej jest rozpoznawane przez reumatologów, oni się tym głównie zajmują. Jeżeli chodzi o epidemiologię, to najczęstsze zapalenie naczyń. Potem mamy zapalenie średnich naczyń, gdzie możemy znaleźć guzkowe zapalenie tętnic, chorobę Kawasaki. I najszerszą grupę, czyli zapalenie małych naczyń, też najbardziej nas interesującą i tą grupą, którą głównie zajmujemy się w naszej klinice i gromadziliśmy w tym rejestrze, to były właśnie zapalenia naczyń związane z obecnością przeciwciał ANCA, czyli te tak zwane ANCA, Associated Vasculitis AAV. I w tej grupie wyróżniamy trzy takie jednostki chorobowe, czyli mikroskopowe zapalenie naczyń związane z występowaniem najczęściej przeciwciał przeciwko mieloperoksydazie, czyli anty-MPO. Ziarniakowatość zapaleniem naczyń, dawniej zwana ziarniakowatością Wegenera, najczęściej związana z przeciwciałami przeciwko proteinezie trzeciej, w skrócie antyper-3 mówimy, i ziarniakowatość z eozinofilową zapaleniem naczyń, dawniej zespół Czurga i Strauss, która jest związana z obecnością eozinofilii w dużej liczbie i w krwi obwodowej, i na naciekach tkankowych. Natomiast jeżeli jeszcze popatrzymy dalej na te zapalenia drobnych naczyń, no to są jeszcze choroby z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych, jako dawniej zespół Goodpaschera, zapalenie związane z kryoglobulinami, ze złogami IgA, czy z hipokomplementonemią. I dlaczego konsorcjum POLWAS powstało w ogóle? Jaka jest idea tworzenia tego rodzaju rejestru i czemu zapraszać do tego wiele ośrodków, bo właściwie ten rejestr tworzą ośrodki z całej Polski. Więc pierwszym powodem jest to, że to są choroby rzadkie, czyli generalnie w jednym ośrodku zgromadzenie jakiejś rozsądnej liczby przypadków, które pozwalałaby wyciągnąć jakieś wnioski, no jest niemożliwe. Więc tutaj o liczbach jeszcze trochę za chwilę, więc tu takie wieloośrodkowe badania pozwalają zgromadzić wystarczającą liczbę, która na jakieś obliczenia pozwala sensowne. No i w tym momencie aktywnie w konsorcjum POLWAS bierze 9 ośrodków, udział z całej Polski, które gromadzą 14 oddziałów klinicznych o różnej specjalności, ponieważ jest te choroby układowe zapalenia naczyń są takimi chorobami, które na przykład taka ziarnikowatość z zapaleniem naczyń może się objawiać li tylko drobną wysypką na skórze, zupełnie niegroźną, aż po groźne krwawienie śródpęcherzykowe, które jako pierwsza manifestacja chorego może zaprowadzić na oddział intensywnej terapii. Zatem te w zależności jak ta choroba rozłoży akcenty, to chory może trafić do różnego oddziału, może być leczony właściwie w różnym oddziale, czy to reumatologii właśnie, czy nefrologii, czy pulmonologii. Te 9 ośrodków jest rozmieszczonych w 7 województwach, więc w tym momencie powiedzmy, że jeżeli tak z grubsza byśmy policzyli, to około 60% populacji Polski obejmuje ten nasz rejestr, aczkolwiek teraz chcą dołączyć jeszcze 2 ośrodki i wtedy ta mapka nasza będzie wyglądała lepiej, bo teraz mniej więcej te ośrodki, które biorą udział, to jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, nasz ośrodek, Uniwersytet w Katowicach, we Wrocławiu, w Szczecinie, w Gdańsku i w Warszawie, a teraz mamy nadzieję jeszcze dołączyć województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie. I jeżeli chodzi o te ośrodki właśnie, które teraz biorą udział w tym rejestrze, poza naszym, no to są właśnie katedry o różnych specjalnościach, czyli oczywiście najczęściej są to reumatolodzy, ale także bardzo często nefrolodzy, gdyż te choroby bardzo często prowadzą do niewydolności nerek, wymagającej często dializ. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu również reumatologii i nefrologii i uniwersytety w Lublinie, Szczecinie, czyli te ośrodki, o których wspomniałem. Jeżeli chodzi o te rejestry właśnie w Europie, które powstają, no to w ubiegłym roku ukazało się takie opracowanie, ile takich rejestrów się znajduje, gromadzących dane o chorych z zapaleniami naczyń, no i mniej więcej ile przypadków tam jest zgromadzonych. I nasz rejestr był zaraportowany wtedy jako gromadzący 650 rekordów, to się trochę zwiększyło, teraz mamy ich ponad 850, więc
jesteśmy, można powiedzieć, tak gdzieś około czwartym rejestrem co do liczności przypadków w Europie. Czy to dużo, czy to mało? No, jeżeli popatrzymy na epidemiologię, to zapadalność na układowe zapalenie naczyń związane z przeciwciałami ANKA wynosi około 20 na milion na rok, czyli w Polsce tak szybko licząc można powiedzieć, że co roku około 700 przypadków nowych tego typu zapaleń się pojawia, więc no, jest wiele do zrobienia i wiele tych rzeczywiście rekordów można by zgromadzić. Także tu dlatego no, ciągle staramy się nawiązywać tę współpracę z kolegami, żeby tych przypadków gromadzić jak najwięcej, bo jeszcze raz podkreślę, są to choroby bardzo różnorodne, więc tutaj przewidzenie przebiegu tej choroby no, może być dla tych chorych istotne, ale to wymaga właśnie odpowiedniej liczby i doświadczenia. I jeżeli chodzi o wyniki naszej części, tej pierwszej opracowania, które wykonaliśmy, to była ta część retrospektywna, czyli tu w takim pierwszym podejściu zgromadziliśmy, poprosiliśmy kolegów, żeby wprowadzili nam do rejestru dane o chorych, których mają pod opieką albo mieli pod opieką, żeby zgromadzić taki zestaw podstawowych, najbardziej istotnych danych o przebiegu i manifestacji i leczeniu tej choroby. Oczywiście taka obserwacja retrospektywna ma swoje wady, bo najlepiej oczywiście jest, najbardziej cenne jest takie badanie prospektywne, czyli wybieramy sobie grupę chorych i w czasie mamy ten zbiór zadany na początku i obserwujemy przebieg tej choroby i wtedy dość ściśle kontrolujemy, gdyż natomiast w części retrospektywnej no, opieramy się w pewnej części na pamięci tych chorych i przypadków, które kiedyś były, więc wiele z nich, które na przykład były w przeszłości, nam uciekło, szczególnie na przykład chorzy, którzy zmarli, no oni raczej w dużej mierze do tej bazy nie trafili, a zatem cenna część danych w tego typu obserwacji jej brakuje, więc to jest pewna wada tego typu badań. Niemniej jednak no, udało nam się zgromadzić 625 rekordów i w przeważającej części były to dzielnikowatości z zapaleniem naczyń, prawie 70%. Potem mikroskopowe zapalenie naczyń, około 20% i eozinofilowa dzielnikowatość z zapaleniem naczyń. To jest ta ostatnia jednostka, ona należy do zapaleń naczyń związanych z ANKA, niemniej jednak ona się różni od tych pierwszych dwóch. I tu właściwie w dzisiejszych czasach, to jeżeli się robi takie analizy, to tę grupę się traktuje troszkę osobno. A co więcej, z takich ciekawostek można powiedzieć, że jest taka i nasza obserwacja i obserwacja kolegów w Europie, że praktycznie eozinofilowej ziarnikowości zapaleń naczyń się dzisiaj nie rozpoznaje albo rozpoznaje się bardzo rzadko. I tu są pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego ta choroba miałaby nagle zniknąć. No i jedna z koncepcji jest taka, że właściwie u tych chorych zawsze występuje astma oskrzelowa, więc jedną z koncepcji jest taka, że skuteczne leczenie w dzisiejszych czasach astmy powoduje, że ten alergiczny proces się nie napędza, czy też nie rozkręca tak bardzo, aż miałby powstać, czy prowadzić do tego typu zaburzeń, czyli autoimmunizacji i autoimmunologicznej choroby, jaką jest zapalenie naczyń. I tu jeszcze jedna ciekawostka. W naszym rejestrze ten stosunek ziarnikowatości z zapaleniem naczyń do mikroskopowego zapalenia naczyń jest taki jak w Europie Północnej, czyli przeważają generalnie w części północnej te ziarnikowatości z zapaleniem naczyń dawniej Wegenera, ale ten rozkład czy ten stosunek jest zależny od szerokości geograficznej, czyli gdybyśmy się zbliżyli do równika, to wtedy zaczyna przeważać mikroskopowe zapalenie naczyń. Taki jest ciekawy rozkład tych chorób w zależności od geografii. Jeżeli chodzi o taką charakterystykę demograficzną ogólną w naszym zbiorze, to jeżeli spojrzymy na te pierwsze dwie główne grupy, czyli ziarnikowatość z zapaleniem naczyń i mikroskopowe zapalenie naczyń, to jeżeli chodzi o liczbę, stosunek mężczyzn do kobiet, to jest on tutaj porównywalny, czyli generalnie 1:1. Natomiast no, tu trzeba zaznaczyć, że ponieważ rozpoznanie jest w 5-6 dekadzie życia, więc można właściwie powiedzieć, że w tej grupie populacyjnej przeważają kobiety, a zatem jeżeli ten stosunek jest porównywalny, więc pewnie trochę częściej chorują mężczyźni na tego typu zaburzenia, ale w przypadku ziarnikowatości eozinofilowej tutaj przeważają kobiety, czyli tutaj ten stosunek jest 2:1. I te dane są o tyle ciekawe, że one też różnią się w Europie, znaczy na przykład Francuzi, którzy mają taki bardzo duży zbiór, podają, że u nich ten stosunek wynosi 1:1, natomiast Japończycy, którzy też przeprowadzili takie szeroko zakrojone badania u siebie w kraju, właściwie starali się zebrać wszystkie przypadki, jakie tam wystąpiły, oni raczej byli bliżsi tego, co myśmy w naszym rejestrze stwierdzili. I jeszcze, żeby jeszcze
różnice, które odróżniają troszeczkę eozinofilową ziarniakowatość od tych pozostałych grup, jest to, że jeżeli popatrzymy na przeciwciała ANKA i ich występowanie w tych grupach, to właściwie w ziarniakowatości i w mikroskopowym zapaleniu naczyń to no ponad 90% te przeciwciała ANKA u nich stwierdzamy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, różne, czyli tutaj bardziej PER3, anty-PER3 w tej grupie, natomiast w mikroskopowym zapaleniu naczyń przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie. Natomiast w eozinofilowej ziarniakowatości tylko około połowy chorych te przeciwciała ANKA u nich występują, a zatem nie jest to tak silny wyznacznik obecności tej choroby. I co więcej, jeżeli na przykład się porówna, jak chorują chorzy w obrębie tej grupy z przeciwciałami i bez, to ta manifestacja klinicza też jest różna, czyli obecność tego przeciwciała wpływa na przebieg choroby. I tych chorych także, jeżeli chodzi o leczenie, już można też wyprzedzić, to ci chorzy generalnie lżej chorują z eozinofilową ziarniakowatością, czyli ich leczenie wymaga mniej intensywnego leczenia immunosupresyjnego. I tu, jeżeli chodzi o szczegółowe charakterystykę tych przeciwciał, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, czyli w grupie ziarniakowatości z zapaleniem naczyń przeważają przeciwciała anty-PER3, chociaż oczywiście są też chorzy, którzy mają anty-MPO i nie jest to oczywiście taki też jednoznaczny marker, który bardzo oczywiście ułatwiałby nam życie, gdyby taki istniał, że moglibyśmy na podstawie przeciwciała tak łatwo tych chorych klasyfikować. Natomiast w grupie MPA jest to w przeważającej części przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie, ale też oczywiście występują i chorzy z przeciwciałami anty-PER3. Natomiast w grupie eozinofilowej ziarniakowatości z zapaleniem naczyń, jeżeli już są przeciwciała przeciwko ANKA, to są to raczej przeciwciała anty-MPO. Jeżeli chodzi o charakterystykę kliniczną, czyli o zajęcie narządowe, to jest ono rozmaite, czyli generalnie prawie wszystkie narządy mogą być w tej chorobie zajęte. Natomiast no, w zależności od grupy, jeżeli to spojrzymy na to statystycznie, to grupy oczywiście bardzo istotnie statystycznie między sobą się różnią pod względem zajęcia narządowego. Niemniej jednak nie można znaleźć ani jakiegoś charakterystycznego narządu, czy też jakiegoś zestawu narządów, który pozwalałby tych chorych, takiego pojedynczego chorego odróżnić i powiedzieć, że no, ty masz takie zajęcie narządowe, to należy do tej grupy. To niestety nie jest możliwe. Co właśnie powoduje, że tak jak na początku wspomniałem, są te kryteria klasyfikacyjne, ale kryteriów diagnostycznych jako takich do tej pory nie ma, które by łatwo pozwalały tych chorych do grup przypisywać. Chociaż jak mówi nasz jeden zaprzyjaźniony reumatolog, no to jednak jak weźmiemy lekarza, który z 30 przypadków zapaleń naczyń widział, to właściwie on jest w stanie prawidłowo większość z tych ludzi zakwalifikować, czyli te kryteria nie są tak naprawdę potrzebne, natomiast to doświadczenie i pewne takie obycie nawet niezbyt duże potrafia prawidłowo tych chorych do grup przyporządkować. No jeżeli chodzi o te różnice takie najistotniejsze, to jeżeli chodzi o ziarniakowatość zapaleń naczyń, to głównie zajęcie narządowe dotyczy górnych dróg oddechowych, czyli zatok obocznych nosa i układu oddechowego. W mikroskopowym zapaleniu naczyń tutaj bardzo głównie zajęte są nerki, czyli ponad 90% chorych ma zajęcie nerek. Natomiast w przypadku eozinofilowej ziarniakowatości zapaleń naczyń tutaj na pierwszy plan wysuwa się układ oddechowy i również zatoki oboczne nosa. Ale oczywiście to i te wyniki naszych charakterystyki były zgodne z tym, co możemy znaleźć w innych krajach europejskich, no ale to nie jest ciekawe, prawda, bo sama charakterystyka tych chorób jest znana, więc ciekawsze oczywiście jest pytanie, czy na podstawie tych danych, które jesteśmy w stanie zgromadzić, możemy przewidzieć, czy też znaleźć chorych, którzy mają jakieś niekorzystne rokowanie, czyli przede wszystkim są zagrożeni albo jakimś szybkim zgonem, albo obarczeni dużym ryzykiem dializ, czy też częstszym występowaniem zaostrzeń, bo te choroby, tak jak choroby autoimmunologiczne, najczęściej przebiegają z takimi okresami zaostrzeń i remisji i są w tym momencie nieuleczane, czyli pacjent raz zdiagnozowany z taką diagnozą ma tę chorobę do końca życia, tylko jest pytanie, jak ona będzie w czasie przebiegała i czy bardzo, bardzo będzie to kłopotliwe, czy też będzie wiele lat spokoju, remisji i chory właściwie prawie, że zapomni, że chorował. I tu wykonaliśmy szereg takich analiz, ja chciałem przedstawić kilka najciekawszych wniosków, które udało się na podstawie tych naszych badań wyciągnąć, czyli porównaliśmy w pierwszej kolejności żyjących z naszego rejestru i te przypadki osób, które zmarły i starali się scharakteryzować, co też odróżniało te dwie grupy. I
Tutaj taką najważniejszą, najważniejszą informacją i charakterystyką było to, że no, na pewno ryzyko zgonu mieli ci chorzy, którzy byli przewlekle dializowani. Czyli jeżeli ta choroba doprowadziła do dializ, to wtedy to wiązało się z bardzo istotnym wzrostem ryzyka zgonu. Tak samo jak częstość zaostrzeń, jeżeli była większa, tak samo była związana z ryzykiem zgonu. No, jeżeli przewlekła choroba nerek, to również zajęcie nerek również było częściej występowało w grupie chorób, którzy zmarli. I to właściwie dla obu tych rodzajów zapaleń naczyń były podobne te wnioski, które uzyskaliśmy. Jedno, co zwróciło naszą uwagę, to że w grupie ziarnkowatości z zapaleniem naczyń, w grupie tych zmarłych było, pomimo tego, tak jak powiedziałem, stopni, że zajęcie jest 1:1, czyli w całej grupie liczba mężczyzn i kobiet jest porównywalna, o tyle tu znacznie więcej mężczyzn było w przypadku tej grupy zgonów niż kobiet. A zatem postanowiliśmy przeprowadzić porównanie między mężczyznami a kobietami, jak ta choroba wygląda w zależności od płci. I tutaj dość niespodziewanie okazało się, że no właśnie w tej grupie ziarnkowatości z zapaleniem naczyń mężczyźni chorują inaczej niż kobiety. I tu jest akurat może tak to inaczej niż na przykład choroby układowych tkanki łącznej, gdzie zawsze się mówi, że częściej chorują kobiety na tego typu zaburzenia. Natomiast tutaj wydaje się, że te nasze badania pokazały, że mężczyźni chorują ciężej, gdyż po pierwsze opóźnienie diagnozy, czyli ten czas między wystąpieniem objawów a rozpoznaniem, no u mężczyzn jest niespodziewanie krótszy niż u kobiet. I to jest statystycznie istotne jest, co jak się tam uczymy na różnych tam zajęciach socjologii, że tam się mówi, że kobiety no bardziej uważają, więc szybciej te objawy zgłaszają, natomiast mężczyźni raczej tu mają tendencję do wydłużania tego okresu, zanim się po pomoc udadzą. A zatem to tym bardziej jakby wspiera nas w twierdzeniu, że mężczyźni chorują częściej, czyli te objawy muszą być jednak bardziej nasilone, gdyż u mężczyzn się szybciej rozpoznaje tego typu choroby. I jeżeli chodzi o zajęcie narządowe, również to jest różnica najmniej istotna, czyli no mężczyźni właśnie prezentują to częstsze zajęcie nerek, a zatem ten narząd, który decydował właściwie o ryzyku tego zgonu. Natomiast kobiety znamiennie rzadziej. Ta różnica statystyczna jest oczywiście bardzo istotna, czyli to występowanie zajęcia nerek u mężczyzn jest dużo, dużo częstsze niż w przypadku kobiet, tak samo jak układu oddechowego, który był zły rokowniczo. Natomiast zajęcie zatok przynosowych i narządu słuchu jest akurat w wypadku tej choroby prognostycznie dobrym markerem, czyli tutaj związanym z mniejszym ryzykiem zgonu i przewlekłych dializ. I no oczywiście to, co wynika, czyli stężenie kreatyniny, oczywiście też jest wyższe u tych, którzy mają zajęcie nerek, to jest jakby naturalne. Natomiast nie obserwowano takich różnic w przypadku mikroskopowego zapalenia naczyń, czyli tutaj te nie stwierdzono istotnie statystycznych różnic w przebiegu choroby między mężczyznami a kobietami. I wnioski takie, które wyciągnęliśmy, no to oczywiście te przewlekłe dializy są obarczone zwiększonym ryzykiem zgonu zarówno w obu tego typu jednostkach chorobowych, no a mężczyźni ciężej chorują w grupie GPA w porównaniu do mikroskopowego zapalenia naczyń. Byli oni częściej dializowani, tak wspomniałem, a zajęcie uszu, nosa i gardła było związane z mniejszym ryzykiem konieczności dializ. No i w analizie retrospektywnej, czego też należało się spodziewać, liczba zaostrzeń zależała od długości czasu obserwacji, czyli oczywiście im chory dłużej choruje, tym no, w toku tej choroby ma większą szansę, żeby to zaostrzenie wystąpiło, co jest jak najbardziej naturalne. No i w grupie GPA ta manifestacja narządowa wykazywała różnicę w zależności od płci, czego nie było w grupie MPA. No i pytanie, jakie to ma znaczenie? No pytanie, czy mężczyźni nie powinni być zatem inaczej leczeni niż kobiety z ziarnkowością zapaleniem naczyń, czego no dzisiaj nie ma takiego rozróżnienia i wszyscy generalnie podlegają temu samemu schematowi. Co więcej, mikroskopowe zapalenie naczyń też jakby ta indukcja remisji, leczenie ogólnie podlega, ten reżim leczenia jest właściwie taki sam dla obu tych jednostek chorobowych.
I żeby nawiązać teraz do hematologii, to czy to ma coś wspólnego z hematologią? Ano bardzo dużo, gdyż właściwie leki, których my używamy w indukcji remisji w tych chorobach, są zaczerpnięte z hematologii, czyli te podstawowe leki to jest cyklofosfamid w dzisiejszych czasach i rituximab. Z tym, że tu cyklofosfamid używamy, jeżeli używamy, to w mniejszych dawkach niż hematologiczne, bo my powiedzmy dajemy taki wlew około 1,5 g jednorazowo przez powiedzmy 6 pulsów i to właściwie powinno wystarczyć do uzyskania remisji. Natomiast w przypadku rituximabu ta dawka jest właściwie zaczerpnięta wprost z hematologii i ten schemat jest dokładnie taki sam jak w leczeniu hematologicznym, czyli te 375 mg na metr kwadrat co tydzień przez 4 tygodnie. No i tu właśnie pytanie, dlaczego też mnie też się nad tym zastanawiałem, czemu ta dawka nie jest zredukowana. Czy to jest tylko kwestia HPL-u, czy być może ta skuteczność musi być w tej dawce leku dobranej i wziętej z hematologii, chociaż nasze doświadczenia z mniejszymi dawkami, bo jest to leczenie dość kosztowne, więc my czasem próbujemy dawać takie dawki mniejsze, też okazują się skuteczne, więc to jest pytanie, czy jest to tylko i związane z, właśnie z HPL-em i możliwością stosowania tego leku, czy ma to jeszcze jakieś inne podłoże. No cyklofosfamid na pewno redukujemy i na pewno te dawki mniejsze wystarczają w zupełności. Jeżeli chodzi o leczenie pod lżejszych przypadków, to tutaj możemy stosować ewentualnie metotreksat i same sterydy lub mykofenolan mofetylu. I to, co powiedziałem, generalnie, jeżeli chodzi o EGPA, to te zalecenia są tutaj nie są do końca jasne, nie ma takich badań, natomiast wiadomo, że raczej EGPA wymaga lżejszego leczenia, jeżeli już często same sterydy wystarczają do opanowania tego typu choroby. No i jeżeli chodzi o nawrotów choroby, to oczywiście te kursy cyklofosfaminu można powtarzać, czyli jeżeli dochodzi do zaostrzenia, to wtedy zaczynamy leczenie od początku, czyli indukcja rozpoczyna się od zera. Niemniej jednak tu staramy się nie przekraczać tej dawki kumulacyjnej 25 gramów, jeżeli chodzi o pacjenta w trakcie trwania całej jego choroby. No i tutaj różnie, jeżeli ta dawka rzeczywiście jest duża, to wtedy staramy się ten rituximab włączyć i spróbować. Chociaż te badania, jeżeli chodzi o porównanie cyklofosfamidu i rituximabu, to te badania wykazały, że rituximab nie jest gorszy od cyklofosfamidu, zatem to leczenia są porównywalne, czyli można używać zarówno jednego, jak i drugiego leku w indukcji remisji. Jest to jak najbardziej dopuszczalne i oba te leki są równorzędne. Co więcej, jeżeli jeden nie działa, to wtedy oczywiście zamienia się na drugi, czyli to się wymienia. Czasami zaczyna się od cyklofosfamidu, jeżeli nie ma efektu, włącza się rituximab i odwrotnie. Jeżeli rituximabem się zaczyna, może nie być efektu zadowalającego, wtedy stosujemy cyklofosfamid. No jeżeli chodzi o perspektywę, ale do tego są tutaj jest konieczne to badanie, kolejna część naszego badania i w ogóle tych rejestrów, które w Europie też powstają, czyli badania prospektywne, żeby poprowadzić taką obserwację w czasie i wtedy być może będziemy inaczej leczyć GPA i MPA, które do tej pory, tak jak powiedziałem, właściwie ten schemat leczenia jest dla tych obu jednostek taki sam, chociaż tak jak widzieliśmy, przebieg kliniczny i zajęcie narządowe jest zupełnie inne, więc pytanie, czy ci chorzy rzeczywiście wymagają takiego samego leczenia. Badania nad równorzędnością dawki, czyli jaki schemat rituximabu zastosować. Teraz też jest bardzo taka kwestia istotna leczenia podtrzymującego, o którym rituximab jakby też zyskuje znaczenie, czyli żeby nie tylko go stosować w indukcji remisji, ale potem w leczeniu podtrzymującym, tylko jest pytanie, kiedy go podawać w podtrzymującym leczeniu, czyli czy czekać na zaostrzenie, jeżeli pojawiają się jakieś objawy, wtedy dawać leczenie rituximabem, czy być może w ustalonych, stałych odstępach czasu tą dawkę przypominającą rituximabu podawać i wtedy tego chorego zabezpieczać przed nawrotem choroby i tutaj nie ma na razie ustalonego schematu. No i tak jak powiedziałem, czy obniżyć tę dawkę rituximabu indukującą remisję, ponieważ jednak my obserwujemy pewne powikłania tego leczenia, czyli często ci chorzy nasi po leczeniu rituximabem wchodzą w taką hipogamma globulinemię i wymagają substytucji immunoglobulin
potem. No i oczywiście staramy się, gdyż też wiadomo to dzisiaj, że sterydy są odpowiedzialne za wiele tych niepożądanych efektów leczenia, więc tutaj staramy się sterydy obniżać oczywiście jak najszybciej się da i wręcz nawet jeżeli jest to możliwe, to sterydy się staramy w ogóle usunąć, a zostawić tylko ten jeden lek podtrzymujący immunosupresję. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę.